Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani apeluje, aby Unia Europejska utworzyła własną armię. Antonio Tajani udzielił wywiadu w włoskiej gazecie La Stampa, w którym stwierdził, że dla jego partii Forza Italia najważniejszym celem w polityce europejskiej jest Zwiększenie współpracy wojskowej w ramach Unii Europejskiej. Tajani powiedział, cytuję, jeśli chcemy pilnować pokoju na świecie, to potrzebujemy europejskiej armii. Jest to fundamentalny warunek, jeśli chcemy być efektywni w europejskiej polityce zagranicznej. Dodał, w świecie potężnych graczy, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny. Indie, Rosja, z kryzysami od Bliskiego Wschodu po Indo-Pacyfik, Włosi, Niemcy, Francuzi czy Słoweńcy mogą być chronieni jedynie przez coś, co już istnieje, a mianowicie przez Unię Europejską. Koniec cytatu. Ta koncepcja utworzenia europejskich sił zbrojnych pojawia się od wielu, wielu lat. Nadal jednak państwa członkowskie nie wyrażają wystarczającej woli politycznej, aby rozpocząć negocjacje na ten temat. Niewątpliwie ten temat powrócił w czasie ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19, kiedy wielu polityków, wielu komentatorów w Unii Europejskiej starało się wykazać, że państwa narodowe są nieefektywne w zwalczaniu pandemii, stąd taki nacisk na... Postulowanie federalizacji Unii Europejskiej. Wtedy również podnoszono kwestie bezpieczeństwa, także militarnego, szeroko pojętej wspólnej polityki obronnej i bezpieczeństwa. Niewątpliwie nowy rozdział został zapisany w tej debacie po 24 lutego 2022 roku. Ta nowa odsłona konfliktu wojny na Ukrainie. Skłoniła wielu publicystów, wielu polityków do domagania się stworzenia europejskiej armii, która mogłaby być no, konkurencyjna, jak mówią zwolennicy federalizacji Unii Europejskiej z armią rosyjską, amerykańską czy chińską. Tutaj warto podkreślić, że większość państw należących do Unii Europejskiej jest również członkami NATO. Do wyjątków należą Irlandia. Austria, Cypr, Malta i Szwecja, choć ta ostatnia jest już na ostatniej prostej, by dołączyć do sojuszu. Przypomnę tylko, mówiłem o tym także w podsumowaniu ubiegłego roku, że do NATO w 2023 roku dołączyła Finlandia. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy konieczne jest tworzenie nowego sojuszu militarnego. Tutaj warto zauważyć, że ten postulat, o którym powiedział szef włoskiej dyplomacji, nie jest postulatem nowego sojuszu militarnego, ale pewnego rodzaju, no, powiedziałbym, ciągu dalszego federalizacji, gdzie byłaby nie tylko wspólna polityka fiskalna, wspólna polityka zagraniczna, ale także właśnie wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. No i też warto w tym momencie przypomnieć te postulaty federalistów, którzy mówią o potrzebie powołania służb specjalnych Unii Europejskiej. To niezwykle niebezpieczne pomysły z punktu widzenia suwerenności państw narodowych. Też warto przytoczyć zdania na temat tworzenia wspólnej europejskiej armii, która, które dzielą państwa członkowskie. W przeszłości jednym z takich bardzo znanych zwolenników europejskiej armii był chociażby prezydent Francji, Emmanuel Macron. Również w Polsce część polityków wyrażała się na ten temat dość pozytywnie, dość pochlebnie. No ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo silne lobby proamerykańskie w Polsce też opiera się tego typu pomysłom, uważając, że doprowadziłoby to do odebrania parasola bezpieczeństwa, jakie daje Europie NATO ze Stanami Zjednoczonymi. Choć warto zauważyć, że w samych Stanach Zjednoczonych istnieje szereg głosów, które popierają stworzenie Europejskiej Armii, czy w ogóle przekształcenie się Unii Europejskiej właśnie w państwo o charakterze, o charakterze federacyjnej, federacyjnym. Natomiast no, też patrząc na te ostatnie, ostatnie lata, na ostatnią dekadę, to Warto podkreślić, iż Unia Europejska zrobiła znaczny postęp, jeśli chodzi o właśnie ten proces federalizacji i jeśli chodzi o różnego rodzaju inicjatywy dotyczące wspólnego projektu, wspólnego projektu wojskowego. No, że przypomnę jeszcze chociażby kanclerz Niemiec, Angele Merkel, która mówiła, cytuję, powinniśmy pracować nad wizją, aby pewnego dnia stworzyć prawdziwą europejską Armie. Koniec cytatu. Te słowa padły podczas przemowy byłej kanclerz Niemiec w Parlamencie Europejskim w listopadzie 2018 roku. No, przypomnę także, że zmierzanie w kierunku szeroko rozumianej Unii Obronnej było jednym z priorytetów Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera, który tutaj też zresztą było to jest to również priorytetem Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Urszuli von der Leyen. Ta wspólna polityka obrony Unii Europejskiej jest zapisana w ogóle w traktacie lizbońskim. Jednak ten traktat wyraźnie stwierdza, że narodowa polityka obrony jest nadrzędna, w tym członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim bądź wybranie drogi neutralności. Sam Parlament Europejski dość konsekwentnie wspiera zacieśnianie współpracy, zwiększanie inwestycji, łączenie zasobów na rzecz właśnie tworzenia takiej wspólnej, wspólnej polityki obronnej. Przypomnę tylko, że tych inicjatyw takich wspólnych było całkiem sporo, począwszy od PESCO, czyli stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obrony, która została sformalizowana w grudniu 2017 roku w jej ramach, no, było realizowanych, czy jest nawet realizowanych cały czas, 47 projektów. Europejski Fundusz Obronny, uruchomiony w czerwcu 2017 roku, czy też zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z NATO. Jest, no jest, są takie projekty, i w ramach tych projektów, w siedmiu obszarach, takich jak cyberbezpieczeństwo, wspólne ćwiczenia wojskowe czy walka z terroryzmem, rzeczywiście ta współpraca jest zacieśniana, i to też pokazuje, że Stany Zjednoczone nie opierają się tutaj. Jeżeli nie opierają się, jeżeli chodzi o kwestie, takiej, powiedziałbym, głębokiej integracji obronnej, wojskowej państw Unii Europejskiej. Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że te postulaty doskonale wpisują się w cały projekt federalizacji Unii Europejskiej, który jest projektem śmiertelnie niebezpiecznym, tak jak już powiedziałem, dla, dla istnienia państw narodowych, suwerennych państw narodowych. I tutaj nie można nie podkreślić tego, że strategicznym celem Republiki Federalnej Niemiec jest powołanie Europejskiego Państwa Federalnego. O tyle o ile ta idea coraz ściślejszej współpracy, integracji w ramach Unii Europejskiej jest coraz bardziej kontrowersyjna, to jednak no, trzeba to podkreślić, że niemiecki rząd zapisał ją w umowie koalicyjnej, właśnie tę głęboką integrację w kierunku państwa o charakterze federacyjnym. Przypomnę tylko, że w roku 2022 partie koalicyjne SPD, Zieloni i FDP zobowiązały się do dalszego rozwoju Unii Europejskiej w kierunku federalnego państwa europejskiego. O tyle, o ile te wizje przyszłości Unii Europejskiej mają dość długą tradycję, bo przecież już w traktacie rzymskim z 1957 roku mówi się o, cytuję, zdecydowanej woli położenia fundamentów pod coraz ściślejszą Unię między narodami Europy, to jednak jest to krok w kierunku praktycznego unicestwienia suwerennych państw. Narodowych. Również Traktat Lizboński z 2009 roku wzywa do coraz ściślejszej Unii. I no, też warto przypomnieć, że chociażby Jacques Delors, przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1985-1995, twierdził, że Unia Europejska nie ma innej drogi niż tylko właśnie pogłębiającą się cały czas integrację. I te, ten, ale te tendencje, o których mówię, te różnego rodzaju zapisy czy w traktacie rzymskim, czy w traktacie lizbońskim, czy wypowiedzi Jacquesa Delora, to jednak był krok można powiedzieć znacznie mniejszy niż Obecnie, obecnie występująca tendencja to co dzisiaj Niemcy proponują dla Unii Europejskiej, a także sojusznicy Niemiec ci najbliżsi, jeżeli spojrzymy na relacje Francji, Niemiec czy tego trójkąta Paryż, Berlin, Rzym, widać, że ta trójca strategiczna dzisiaj bardzo mocno lansuje koncepcję pozbawienia Państw średnich i małych, suwerenności i stworzenia takiego konglomeratu, takiego państwa o charakterze federalnym. Z punktu widzenia istnienia suwerennego państwa polskiego jest to oczywiście śmiertelnie niebezpieczny pomysł. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.